Witam wszystkich w kolejnym odcinku Paskudy podglądają. Na początek powiem wam dwa ogłoszenia chyba. Pierwsze to jest takie, że... nie pamiętam. Dobra, jedno ogłoszenie jest takie, że pojazd, który dzisiaj będziemy oglądać, będzie u mnie do wygrania. Także dzisiaj goszczę Radmena 15, który już był na kanale, w czołgu Typie 59, który również był na kanale, i właśnie Typ 59 będzie można wygrać u Omena. Sytuacja jest taka, że prawdopodobnie 13 grudnia w sobotę będziemy razem z innymi community kontrybutorami robić w świąteczny stream, którego ja będę tym razem jakby dowodzącym, przewodzącym i w ogóle będę wodzirejem całej imprezy, i w czasie tego streama będzie można wygrać właśnie typa. O samym jeszcze streamie powiem w innym osobnym filmie, tam się wszystkiego dowiecie, jak to będzie wyglądać i kiedy dokładnie to będzie. Niemniej już jakby teraz uprzedzam fakty i wam mówię, że możecie się powoli szykować, będzie ten oto czołg do wzięcia. Także to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. A, wiem, jaki miałem powiedzieć news, drugi. Drugi news jest taki, że bardzo bym prosił, żebyście wzięli poprawkę, bo tutaj Radmen się sam przyznał uczciwie, że trochę tam w komentarzach na czacie popłynął. Weźcie poprawkę na to, że każdy z nas ma gorsze bądź lepsze dni. Ja tu oczywiście nie usprawiedliwiam Radmena, ale jakby potrafię się spokojnie w jego jakby skórze poczuć. I sam napisał, że próbował zrobić zawzięcie misję, taką chyba dzienną, na złoto wydaje mi się, a szło mu strasznie źle i miał chyba 30% win ratio. Także ta bitwa była jakby jego kolejną próbą zamachu na dokończenie misji. Stąd jego również komentarz na początku. Zobaczycie również, jak to będzie wyglądało w połowie i na koniec. Niemniej ja cały czas uważam, dopóki nie ma jakichś bluzgów dotyczących narodowości, pochodzenia, rodziców czy zupełnie abstrakcyjnych wulgaryzmów nie wynikających z żadnych logicznych podstaw, do tego momentu ja jakby mogę się zgodzić na to, żeby na czacie były jakieś komentarze, które dotyczą drużyny, bo no faktem jest, często jest tak, że drużyna nie pomaga, wręcz przeszkadza, i zobaczycie w tej sytuacji również, że drużyna wcale jakoś nie będzie ochoczo podchodzić do kwestii pomagania Radmenowi. Niemniej, jak to zwykle bywa, w poprzedniej powtórce na mapie Erlenberg również o tym mówiłem, że jak to często bywa, to właśnie w momencie, w którym drużyna pomóc nie chce, my robimy najlepsze bitwy. Także długi ten wstęp był, bo trwał prawie 3 minuty, niemniej już do bitwy przechodzimy, i właśnie pierwszy komentarz od Radmena, że jeśli zobaczy, że przegrywają, to ma zamiar zrobić porządek z ich czołgami. Teraz przynajmniej ktoś jedzie w poprawę tutaj pomóc Radmenowi. Mamy Sturer Emila, jest RHM, jest E75, jest Tygrys P. Także no, całkiem dobry zestaw i tak naprawdę to jest świetna, z tego co już patrzę któryś raz, jest to chyba naprawdę świetna mapa dla medów, które mają dobrą depresję, działa. Zobaczcie, jak tutaj można fantastycznie pograć takim chociażby typem 59, który ma mocną wieżę. I zobaczcie, pierwszy spot jest typ 59, on się zaraz ukryje, więc można sobie spokojnie pestkę wsadzić w tygryska, na przykład go zgąskować i kontynuować dzieło, jakim jest paziowanie wyświeconych chyba 5 czołgów. Kolejny strzał teraz nieudany, niestety. Szkoda, że to nie weszło, bo byłby fajny damage kolejny. Teraz akurat taki sobie tygrys stoi, także 7,34 sekundy przeładowanie i po około 220-230 pestka. Tygrys, nie mam bladego pojęcia, co próbował tym manewrem zrobić, jedzie po szczycie tego wału, także pięknie wystawiony na ogień Radmena, który sobie spokojnie oddaje w jego kierunku pestki. Znowu szkoda tego bardzo, że ten pocisk nie wszedł, bo skuteczność w tej bitwie, skuteczność ogniową w tej bitwie Radmen będzie miał naprawdę bardzo wysoką. I teraz zobaczcie, jaka to jest idealna pozycja dla meda. Pięknie ukryty kadłub za tym niewielkim wzniesieniem terenu i pięknie co strzał, to w górę, to w dół, co w górę, to w górę, w dół, w górę, w dół. Nie daje się trafić nikomu, punktuje tego tygrysa, który dostaje 1 punkt HP, no niestety nie dobił go. Wcześniejszym strzałem musi jeszcze jedną pestkę poświęcić, udaje się i ten typ się po prostu zawziął na nas, stoi zupełnie przodem, nie przejmując się tym, że coś może w niego trafić. Na otwartej przestrzeni niestety udaje mu się przebijać, mimo że wali zapeków, już 3 strzały na 3 mu weszły. Teraz na szczęście tygrys
się nie przebija i teraz właśnie dobre ustawienie, trochę skontowane do tego typa, więc można rozpocząć po prostu strzał za strzał typowo i bardzo ładnie podpalony, przyjęty strzał za zero, płonie ten typek, nie przejmuje się, w ogóle się nie gasi, no po prostu coś niesamowitego, zwróćcie uwagę, typ spaziowany z pełnego hapsa, 1300 punktów HP i teraz z kolei przystępujemy do konsumpcji Tygrysa, który strzela do nas heków, także nie ma czego się obawiać, żeby nam spokojnie tutaj mógł jakiś większy damage zrobić. Kolejna pestka wchodzi, już 3242 punkty uszkodzeń i kolejna pestka i zobaczcie, Tygrys też pompowany po prostu jak piniata, charytatywnie cały czas Radben wzywa pomocy, żeby tutaj wsparto go w strzelaniu do tych czołgów, które stoją przed nim. No i też obok niego Tygrys stara się powoli uciekać, jednak to już troszkę za późno i zostaje mu te 35 punktów HP, które oczywiście również rozda Radmanowi, który zdąży przeładować. I drugi to był czołg spompowany z pełnego HP do końca, także już 4000 punktów uszkodzeń i już 8000 WN8. Oczywiście Radman nie szczędzi komentarza swoim sojusznikom, którzy, zwróćcie uwagę, ja tu się absolutnie zgadzam z Radmanem i nie mam do niego żalu. Jeśli wy będziecie mieli żal, to postawcie się w jego sytuacji, w której gość naprawdę strzela jak potępiony do wszystkich czołgów, a cała drużyna, po prostu, czy pół drużyny sobie kampi tam. Szturer Emil, RHM w ostatniej linii, Lwę w przedostatniej linii, no i na przedzie E75, który też się ostrzeliwuje. Nie widziałem żadnych punktów uszkodzeń, które by wpadły w te dwa czołgi tutaj, spompowany Tygrys, prawie spompowany inny Tygrys, także tutaj drużyna absolutnie nie pomaga i jestem w stanie zrozumieć frustrację Radmana, któremu zostało już tylko 8 pocisków zwykłych i 7 APCR-ów. Także teraz w końcu coś zrobiła artyleria, pomogła, trafiła w T5-4 i teraz zobaczcie, się skończy się w Ciprotek, także również bardzo ładnie można w plotkę postrzelać, on jeszcze bokiem do nas, wystawienie wieży, nie trafił w nas, bo huknął po ziemi, także sypnął piachem tylko, tam jeszcze stoi pewne T29, również to jest możliwy damage do postrzelania, ale na razie trzeba skończyć lufę. 4700 punktów uszkodzeń, pomija zupełnie sobie tego T29, nawet mimo, że ma wystawiony garnek i może bić od przodu, to jednak celuje w tego protka. Dokończenie lufy, już ponad 5000 punktów uszkodzeń i teraz można z kolei przystąpić do konsumpcji T29, który również przyjmuje pestkę 5-3, mimo że natarcie tak naprawdę cały czas prowadzi tutaj Radman, mogliby nasi spokojnie spuszować, mamy tutaj kilka czołgów, jest na dobicie T32, na dwa strzały z T34, jest T29 na końcu, na trzy pestki, to nikt się nie wybiera do przodu, żeby cokolwiek pomóc, cały czas wszyscy kampią dzielnie z tyłu, także pomoc bardziej psychologiczna, T29 się dinguje. Także kolejna dobra wiadomość, bo jeszcze te hapsy są, teraz próbuję chyba uciekać, zgęszenie, szkoda, bo teraz zostało już tylko 7 pocisków APCR, więc trzeba je wykorzystywać o wiele mocniej, o wiele rozsądniej, udaje się trafić, udaje się również dingnąć, także cały czas pięknie, już 17 aż przyjętych strzałów od przeciwników dobity, T29, 7-5 stan bitwy, tutaj jeszcze są dwaj przeciwnicy, T34 oraz T32. T34 niestety nie trafiony, no bardzo szkoda, kolejna zmarnowana pestka. Gdyby w tej bitwie Radman tymi pestkami dystrybuował jeszcze lepiej, to naprawdę byłby to mega epicki wynik, a tak będzie tylko naprawdę bardzo, bardzo epicki, ale to się przekonacie już za chwilkę. Dobita lufa, także teraz można jeszcze w podwieży huknąć T34 na 3, który teraz jest kończony przez E75, jeszcze będzie damage, bardzo ładnie, 7 frag i jeden nabój do końca bitwy, 9-6, prawa, nasza lewa flanka ogarnięta, nasza prawa flanka upadła, last ammo, boob, 7k DMG i teraz zobaczcie, tak ja zobaczyłem ten komentarz po raz pierwszy, to naprawdę szczerze się zaśmiałem, zaraz zobaczycie, co napisze na czacie, jak tylko zobaczy, co się dzieje z jego bazą, tam już zobaczcie, wszyscy poginęli przy kapie. I w tym momencie mamy na bazie dwóch, czyli w bazie są dwa czołgi, które zaraz mogą zacząć kapowanie. Jest jeszcze, o właśnie, w tym momencie, no way, to naprawdę, you can't win this. Naprawdę rozumiem tutaj absolutną, no taką
frustrację Radmana, który nie mógł pozwolić sobie, żeby taka bitwa przeszła mu jako przegrana. No, epicka bitwa naprawdę wisiała w powietrzu, dobity na szczęście Is przez RHM-a. Teraz trzeba uważać, bowiem teraz są dwa czołgi, jest Is 6 i Is na kapie, więc trzeba naprawdę bardzo, bardzo uważać. No, co zrobi ten Is 6? On się wychyla, na szczęście Radman się kontuje, rykoszet od Isa, czyli Is 6 rykoszetuje, znowu też rykoszetuje Is, dobicie Isa ostatnią pestką i w tym momencie już bitwa dla Radmana się kończy, bowiem nie ma czym strzelać i tak naprawdę też kończy taką w sumie kropkę nad i stawia artyleria, która przez 13 minut trwania tej bitwy nie potrafiła ani razu trafić sensownie w Radmana, który zrobił naprawdę świetną, świetną bitwę, a dopiero na koniec, kiedy tak już w sumie by niewiele zrobił, go dokończyła. 8 fragów, 6748 punktów uszkodzeń i 21 tysięcy WN8. Myślę, że wynik naprawdę fantastyczny, a zaraz się przekonacie, jak bardzo, jeśli chodzi o podsumowanie. Tymczasem przypominam, że będzie u mnie typ 59 do wygrania na streamie najprawdopodobniej 13 grudnia. Także szykujcie się, za troszkę ponad tydzień będzie kilka konkurencji i potem będzie losowanie i jeden z was, czy moich widzów, czy nie moich widzów, niekoniecznie trzeba, a czyli no trzeba będzie być moim widzem, ale jedna z osób będzie miała okazję wygrać ten czołg, który potrafi robić w dobrych rękach tak niesamowite rzeczy, a my przechodzimy do podsumowania. Cóż pozostaje powiedzieć o tej powtórce? Odznaka mistrzowska, as pancerny, to odznaczenie związane z podpaleniem, do tego Radley Walters, duży kaliber i specjalista, fantastyczna bitwa w moim przekonaniu. Teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, na bazowe exp. 2050 bazowego expa, 6748 punktów uszkodzeń. To jest wynik, który spokojnie może być traktowany jako nader udany na 10 tierach. Jak się zrobi esetką albo no chociażby godzillą, czy jak pancerem S100, 6700 koła, 6700 damage'u, to jest to wynik no, z gatunku tych bardzo dobrych, tych wysokich, a zrobić to na 8 tierze, który z zasady 8 tier jest zawsze słabszy niż regularne 8 tiery, to jest już wynik, no moim zdaniem, absolutnie fantastyczny. 2050, coś pięknego, najwięcej w naszej drużynie po Radmanie zrobił GW Panther, ciekawostka, 1825, Ferdynand E75, 1800 i 1600, także no trochę tam porobili, niemniej dzięki ich miernej i mizernej pomocy Radman mógł wykręcić tak fantastyczny wynik, do tego jeszcze ta końcówka, w której stwierdził, że nie może tego przegrać, to mnie absolutnie rozłożyła. U nich najwięcej Is 6, 2537, do tego jeszcze Super Pershing, czyli dwa premiumy, ponad 2000. Jeśli chodzi o zarobki za tę bitwę, no to tu już wchodzimy na skalę naprawdę bardzo wysoką, 185600 kredytów, a po odjęciu kosztów amunicji i autozupełniania zwróćcie uwagę, że Radman mimo wszystko strzelał w większości ze zwykłej amunicji, nie ze złota, 140 tysięcy na czysto, to jest już naprawdę fantastyczna rzecz i przekroczony próg, tutaj się śmiał ze mnie któryś z chłopaków, że mówię, że przekraczając próg 2000 expa bazowego albo 3000, wchodzimy już na taką wyższą półkę grania w czołgi. Podtrzymuję to zdanie, 3075 expa, a że jeszcze to była pierwsza bitwa danego dnia Radmana na typku, to razy dwa, więc łącznie 6500 prawie expa. No, tak jak mówił, długo próbował zrobić tę misję, ale sądzę, że takie zakończenie dnia, jeśli tu mu się misję udało zrobić, to tym lepiej, no to mógł pójść już spać spokojnie. 34 oddane strzały, 33 trafienia, 31 penetracji. Gdyby wszedł, no dosłownie jeden strzał więcej z dobrym losowaniem, albo te dwa strzały więcej, to naprawdę byłoby coś fantastycznego, bo przekroczyłby 7000 punktów uszkodzeń na 8 tierach premiowych. To jest już naprawdę wynik mistrzowski i zwróćcie jeszcze uwagę, byłby oczywiście medal stalowej ściany, gdyby nie ta arta na koniec, 20 aż przyjętych strzałów i potencjalnie 3000 punktów uszkodzeń zablokowanych przez pancerz, no to też jest świetny wynik. 6 przeciwników,
wyspotowanych, 8 uszkodzonych, 8 zniszczonych, 3 dekapu i przejechany kilometr 800 metrów. W sumie to tyle, jeśli chodzi o tę bitwę. Mam nadzieję, że Wam się podobała, pokazała, co będziecie mogli wygrać u mnie na streamie. Także już bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam do śledzenia mojego kanału, żeby być na bieżąco z informacjami, co trzeba zrobić, jak i kiedy, aby ewentualnie wygrać typa 59. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!